Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I na samym starcie muszę Was trochę przeprosić. Więc w moim ostatnim filmie popełniłem mały błąd. Już w samym tytule popełniłem błąd. Gdyż mówiłem wtedy właśnie, że pokazywałem Wam, tak jak to wtedy stwierdziłem, ostatnie cztery nagrania Dr. Sloan. Jak się okazało, na wyspie są jeszcze dwa nagrania. I powiem zupełnie szczerze, że już w sumie mi wczoraj coś nie pasowało, bo na internecie słyszałem właśnie wypowiedzi Dr. Sloan, których nie znalazłem. I dziwiło mnie to. No ale teraz wszystko się już wyjaśniło. Więc teraz właśnie Wam pokażę te dwa ostatnie nagrania. Więc chodźmy je znaleźć. Okej, więc jesteśmy już w grze i zbliżamy się powoli do nagrania numer 1 na dzisiaj. I znajduje się one tutaj przy brutalnym bastionie. Prosić o to ciebie jest dla mnie ostatecznością. Choćby dlatego, że świetnie mnie znasz, będzie nieznośnie. Ale tylko ty możesz sobie z tym poradzić. Nie wierzę, że to mówię, ale potrzebuję twojej pomocy. Oby nie wzrosła ci celność. Okej. Czyjej pomocy potrzebujesz? No. Och, dobra. And Sloan potrzebuje czyjejś pomocy. I nie chce tej pomocy, ale... Czy z jednej strony nie chce tej pomocy, ale wie, że jej potrzebuje. I na końcu... Na końcu mówi, że... Oby nie wzrosła ci celność. Dobra, to było nagranie pierwsze. Teraz przejdziemy do nagrania numer 2. Okej, a więc nagranie numer 2 znajduje się w lodowym laboratorium i podobno jest to trochę inna wersja pierwszego nagrania Sloan, jakie znaleźliśmy. Więc posłuchajmy. Muszę dowiedzieć się wszystkiego o dżungli, o ludziach stąd. Potrzebuję planu, jakiejś misji. Nie zatrzymam się. Nie poddam. Okej. Więc wiemy, że tym nieznajomym, który ją ocalił, jest Relik. To on ją uratował. I jak mogliśmy usłyszeć, miał jakąś specjalną technologię, która ją trzymała przy życiu. Przywróciła ją do życia. I była to podobno technologia tego całego ludu z tej dżungli. No, bardzo to wszystko jest ciekawe. Więc dobra. Więc to były te dwa nagrania. Ostatnie nagrania. Już teraz na pewno. Łącznie 14 nagrań. Więc co? Teraz nie pozostaje już naprawdę nic innego jak czekanie na kolejny sezon. Przy okazji również, jak widzicie, ten punkcik się poruszył.
Wcześniej był na środku, a teraz już się poruszył tutaj. No więc coś się dzieje. Zobaczymy, co się wydarzy. Okej. Więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Okej. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. I widzimy się następnym razem. Na razie.